مرحبا، انا اسمي اسماء سعيد من سوريا، عمري 18 سنة، عايشة ببولونيا 3 سنين وبدرس بمدرسة ثانوية اول ثانوي. نزيمام شا اسما، اسما سعيد، يستم السيري، جيتو تاي تشيلاتا، مامو شمنا الشيلات، خوزي زو شكوي ليتاوم، بيرشا كلاس ليتاوم. Proszę. Oko za oko. Ząb za ząb. Tak? Znasz takie powiedzenie? Nie. Czyli okazuje się, że związki frazeologiczne są najtrudniejszą częścią naszego języka, tak? Kto wyjaśnia Asmie, co to znaczy oko za oko, ząb za ząb? Jeżeli ktoś zrobi coś mi, to ja robię jemu to samo. To samo. Tak? Węd za węd. Coś złego za coś złego. Tak? A to powiedz jakieś takie idiomatyczne sformułowanie. Idiota równowierzca to jest z angielskiego. Tak. No to powiedz po arabsku i postaraj się przetłumaczyć dobrze i powiedzieć, co to znaczy w twoim języku. Czyli mam powiedzieć to po arabsku, więc na przykład lha el kazzab la wal hba, czyli goni tego, co kłamie, aż do końca coś takiego. I co to znaczy? W jakich sytuacjach używamy może tego? Ten, co kłamie, to... No ja nie wiem, co wytłumaczyć po polsku. Kłamstwo ma krótkie nogi? Tak, tak. O właśnie. Czyli mamy, zobaczcie, element wspólny. Kłamstwo ma krótkie nogi. Jeszcze raz powiedz to po arabsku. Nie powtórzymy. Ktoś się podejmuje powtórzyć. Jeszcze raz, ale wolniej. Może ktoś... Postarajcie się wsłuchać w to, co mówi Asma i chociaż część tego zdania powtórzyć. Lha el kazzab la wara al bab. Lha el kazzab. Dzwonek, wychodzimy na przerwę. Dziękuję. A w jakim języku rozmawiasz z rodzicami? Z tatą rozmawiam po arabsku i z siostrami też po arabsku, ale z mamą po polsku. Moja mama jest Polka. A twojej mamie nie przeszkadza to, że... Nie, bo mama tam żyła 20 lat. Mama mi arabskie też, rozumie wszystko. Ale jak rozmawia z nami, to rozmawia po polsku. Najlepiej. Jest wygodniej po polsku. No dla niej tak, ale dla mnie to nie. Wolę zawsze po arabsku. Ja tam żyłam i bardziej umiem arabski niż polski. A w jakim języku myślisz? Po arabsku. Naprawdę? Tak. A jak tata poznał twoją mamę? Bo to studiował w Polsce, przecież tutaj żył 10 lat i poznał ją tutaj i potem mieli ślub i potem poszli do Syrii. No. Moja siostra tam poszczelili ją i musieliśmy przyjść tutaj do Polski leczyć jej. I musieliśmy wyjść z Syrii i przyjść tutaj do Polski. Tutaj nie mieliśmy tylko tutaj do Polski, bo mieliśmy obywatelstwo polskie. I dlatego, że tutaj dobrze się leczy też. No i się wyleczyła dobrze i musimy, potem miałam iść do jakiegoś kraju, co mogłabym się uczyć po arabsku tutaj. Ale nie miałam jak i zostałam tutaj w Polsce. Żałujesz, że musiałaś tam wszystko zostawić? Czy... Nie żałuję. Ja nawet już wolę nie wracać tam. Może kiedyś wrócę na jakieś kilka dni, ale tak tam żyć. Czyli gdybyś miała możliwość powrotem się tam przeprowadzić, z powrotem nie, tam żyć, nie. Mieszkać? Już tam, to... już nie mogę w ogóle żyć tam, jeśli wiem, że jak te osoby, co jest z nami, już nie żyją, albo co wszystkie budynki już sobie już nie ma nic, nie wiem, już nie dała rady bym wrócić tam. 70% chyba lepo już nie ma i... Masz jeszcze w sobie jakąś nadzieję, że ludzie, których tam zostawiłaś, żyją, czy...? No tak, mam kontakt, z wszystkimi mam kontakt, tak, ale bardzo dużo umarli też tam, nie? Zabili ich i niektórzy też żyją. A straciłaś kogoś bliskiego, czy...? Taki bliskiego jeszcze to nie, na szczęście, że nie. Taki, tak bardzo blisko to nie. Czyli masz ciągły kontakt z osobami, tak, które tam przebywają? Tak, znaczy zależy, że czasem na przykład nie mam kontakt z nimi jakieś miesiąc, bo tam nie ma internet, albo nie ma prądu, albo co, że wtedy jest mi bardzo, bardzo źle. Znaczy też mi trochę lepiej, bo w sprawie wszyscy moi znajomi, nie wszyscy, tylko większość wyszli z Syrii. Tak już mi trochę lepiej, nie? Zostało tylko kilka osób, ale też się bardzo martwię o nie. I wszyscy z nich wybrali Europę, tak jak ty, czy...? Znaczy niektórzy Turcja, niektórzy do innych krajów arabskich albo coś. Nie wszyscy w Europie.
Znaczy nie znam nikogo tutaj w Polsce, też to moje znajomy, nie znam nikogo. Tylko w Niemiec trochę, to jest najbliżej tylko. Zaczęła. Znaczy ja w ogóle nie oglądałam telewizji, ja nie wiedziałam co się dzieje, to w ogóle najpierw zaczęła się wojna na wsi najpierw i ja nie wiedziałam w ogóle co tam się dzieje, nie miałam dobry kontakt z rodziną, bardzo mało, bardzo rzadko dzwoniłam albo coś i nagle tak było, że zaczęli strzelać i wybuchy i dym i nie wiedziałam co się dzieje. Ile miałaś wtedy lat, kiedy to wszystko się zaczęło? To było 6 lat temu, czyli 12-13 lat. A jak było z tą bombą, co jej mówiłaś, że miałaś ją w pokoju? Znaczy to było tak, że ja spałam na łóżku, znaczy spałam i mama mnie budziła, żebym wyszła z pokoju, bo tam było niebezpieczne. Ja powiedziałam, że nie, bo chcę spać i tak nagle, znaczy potem myślałam, że chcę już, muszę wstać, bo może coś się stanie. Ja wstałam i od razu słuchałam ten wybuch i widziałam ten dym i ogień i jak drzwi latają, jak się mówi to? Lecą. Tak, lecą przede mną. Czyli ja byłam w pokoju, była bomba, lecą przede mną i nic się nie stało i zdążyłam uciec z pokoju. Jak wyglądały twoje pierwsze chwile, które tutaj spędziłaś, bo leciałaś samolotem, tak? Tak. I co poczułaś, jak wyszłaś jak z samolotu? Na początku, jak wyszłam tutaj, to od razu było mi zimno. Od razu się przebrałam, było mi bardzo zimno i było lato też, i tak mi było zimno. I czułam się trochę dziwnie, bo tam byłam, że wiesz, na 24 godziny strzelane, tutaj był taki spokój. Bo trochę, dla mnie trochę było dziwne, no i nie mogłam spać pierwszą noc najpierw. A ludzie? Jakieś różnice między ludźmi tutaj, a tam? Nie, nie ma różnicy. Nie czujesz się źle, na przykład Polacy nie sprawiają, że czujesz się źle? Nie, w ogóle. Wszystko jest dobrze tutaj. Jakie są różnice między kulturą tu, a kulturą tam? No tutaj są tylko, tam jest, tutaj jest tylko jedna religia, nie? Tam są muzułmanini i chrześcijanini też są tam. Bardzo dużo. Jest prawie połowa muzułmanin, prawie połowa chrześcijanin, a to tylko chrześcijanie są tutaj. A nie ma jakichś... że tak powiem, starć między tymi religiami tam u tam ciebie? W ogóle. Bardzo się lubią, tak. Właśnie dlatego się chyba zrobiła wojna tam, bo dlatego, że bardzo dobrze żyli tam razem i im się nie podobało. To chcieli, żeby był cały kraj tylko muzułmanin, nie tylko muzułmanin normalnie, tylko ci muzułmanini, co myślą, że oni są muzułmanini tamci. I przyszli, zepsuli wszystko i... To tylko w tych skrajnych, prawda, fundamentalistów. No może tak, bo islam to... Znaczy, chyba pan widział teraz, jak jest, bo wszystko jest karane teraz, nie? Kiedyś nic nie było tak w ogóle, a teraz przyszli oni i mówili na przykład tak, jeśli nie jest tak, to zabijamy, jeśli nie jest tak, zabijamy i wtedy oni myślą, że oni idą do raju, jak zabijają nas. A mama? Też jest muzułmanka? Tak, była chrześcijanka, ale zrobiła się muzułmanka, tak. Ze względu na... bo twój tata jest muzułmaninem, tak? Tak, tak. I ze względu na tatę zmieniła religię, czy...? Nie, już dopiero chyba jakieś... miała dzieci chyba już potem zmieniła, chciała sama, po prostu. Czy nie wyszło to, bo na przykład rodzina taty naciskała? Nie, nikt nie miał przeciwko tego. Tam jest bardzo dobrze. Wszystkie dwie religie żyją normalnie. Nie ma tak coś takiego. Bardzo było wszystko dobrze tam. Sama chciała po prostu. Czy nie ma czegoś takiego, że ta religia jest zła i że... Nie ma coś takiego. Właśnie tam, znaczy żyłam tam 15 lat, nigdy nie słuchałam, ktoś co powiedział, że ta religia jest zła albo ta. Nigdy. Wszystkie szkoły, wszystko to samo, praca ta sama, razem wszystkie religie. Nie ma coś takiego w ogóle. Musiałaś jakoś, nie wiem... uciekać przed tym, u siebie w kraju, czy musiałaś jakoś uciekać przed strzelaniem, bombami, czy... Codziennie, kilka razy, nawet nie tylko raz. Znaczy, bo to było tak, że na wsi w ogóle poszłam tam i nas zamknęli na wsi, nie mogłam wyjść w ogóle tam na wsi, nie wiedziałam, co się dzieje. I tam dowiedziałam się, że tam codziennie jest strzelane, codziennie są samoloty, jakieś 10 nad głową przychodzą samoloty i strzelają i o 7 wieczorem wyłączają prąd, strzelają na wszystkich. I to było straszne, codziennie o 7 wieczorem bardzo się straszyłam. Założyłaś jakąś różnicę w swoim zachowaniu czy wyglądzie, ile mieszkałaś w Syrii, kiedy się przeprowadziłaś do Polski? Tak, bardzo znalazłam różnicę, że tam było tak, znaczy nie wiem, już tutaj jestem taka spokojna i nie ma tak stresu tam, bo tam żyłam i wiedziałam, że każda godzina to jest moja ostatnia godzina tam. Zawsze wiedziałam, że nie wiadomo, kiedy umrę tam. I tutaj jest taka spokojna, że wszystko życie jest spokojne, nie ma nic i... Co jest złe? Prawda. Już nie płaci, będę płakać.
dziwnie, szczerze mówiąc. Nie wiem, to mi strumień trochę przytłacza świadomość tego, że jest tak mało Polaków. No, ale wieczorem jest dużo Polaków. Naprawdę, jestem tu drugą Polką. Przytłaczające, ale fajnie. Ciekawe, taki inaczej. Taki egzotyczny.